No dobra. Słuchajcie, wy wybieracie mi postacie. Zawsze wszyscy narzekają na Yasuo, a jak pozwalam wam wybrać, czym mam grać, to co wybieracie? Wybieracie Yasuo, ale okej. Ja tutaj jestem po to, żeby spełniać wasze zachcianki. Słuchajcie, dzisiaj będę grał AP Yasuo, zgodnie z waszą prośbą. Zaraz wytłumaczę swojego Longsworda na pierwszy przedmiot. Ale najpierw zestaw dobrego gracza. Zostaw, kolego. Subskrypcję, dzwonek. Tutaj, wiesz co, przyjęło się tak tutaj wśród nas Noxian, że w dobrym geście jest, jeżeli masz tą subskrypcję, jak już oglądasz. Jak oglądasz bez subskrypcji, to jest po prostu nieuprzejme, okej? Okay? A możesz zostawić łapkę w górę. Bardzo mi się podoba wasza aktywność w komentarzach, bo zostawiacie masę propozycji pików, co jest, myślę, że jest naprawdę fajne. I mam do was jedno pytanko na początku. Słuchajcie, czy chcecie, żebym wrzucał tylko takie lepsze gry, czy chcecie, żebym wrzucał wszystkie gry? Bo tak naprawdę ja gram te gry z fanbuildami, głównie dlatego, że LOL mi się znudził i to jest dla mnie sposób na poczucie pewnej nostalgii, znowu odkrywanie jakichś dziwnych bulidów, tak jak kiedyś, jak zaczynałem grać. I bardzo chętnie dowiem się... O, to jest ładny skin, to jest ten z Odyssey, nie? Bardzo chętnie dowiem się, jak wy na to patrzycie. Czy waszym zdaniem powinienem wrzucać tylko gry, w których... takie mocno clickbaitowe, że nie wiem, one-shoty albo coś takiego. Czy może chcecie oglądać, jak gram pierwszy raz postacią i to wrzucać? Dajcie mi znać w komentarzach, bo... No... Póki co, to wy decydujecie. Aż mi się zacznie chcieć decydować. Decydujecie też swoimi wyświetleniami. Podoba mi się to, że w miarę ta seria się ogląda. Dobra, będzie może trochę ciężko. I już mam tłumaczę swój build, nie? Uznałem, że bez Gunblade'a nie idzie. Nie da się grać Yasuo AP bez Gunblade'a. Więc i tak będę musiał mieć troszeczkę tego AP, AD. No i jak buduję Gunblade'a, zwłaszcza, że buduję go na pierwszy, no to jest po prostu, słuchajcie, to jest najlepsza droga. To jest najlepszy build. Okej, trochę może zepsułem, ale to nic, gościu gra z barierą, warto zapamiętać. A na dodatek przed chwilą był Nocturne na Raptorach. Też warto zapamiętać. O, jeszcze tym dostał, nice. Maksujemy E, no bo... Hej, nie bez powodu jestem AP Yasuo, prawda? Ej, to ma świetną animację. Zajebistą, naprawdę. To Ziggsa. Piękny skin. W ogóle ten event Odyseja bardzo fajnie wyszedł. Muszę przyznać to Riotowi. Przeszli moje oczekiwania. Oj, naprawdę misnąłem to. Ciekawe. Dobra, na topie jest Nocturne. A, przeciwnicy mają dwa fragi tutaj. Jakoś ta mana mu się nie kończy. Ma tej many nic i dalej rzuca spele. Widzicie? Zero many i dalej rzuca spele, mówię. Udało się, okej. Okay. To było takie riski z tego powodu, że gościu dalej miał barierę. O, fuck. O, fuck, straciłem te CS-y, bo się patrzyłem na minimapy. Nice. O, nie dostałem ja. A ten frag by mi się przydał. Dobra,
Nice. Świetny start, naprawdę świetny. Pierwszego składam Cutlassa. Mimo, że to jest full AP Yasuo, po prostu, no to jest... Tak jak próbowałem zagrać tym Jaszkiem, to była jedyna, naprawdę jedyna ścieżka przedmiotów, która miała sens. Bo inaczej to nie miało sensu. I ten full AP Yasuo to jest w moim wykonaniu to jest taki full AP atak speed bardziej bym powiedział, bo buduje dalej berki. Buduje dalej poza berkami Nashor's Tufa, więc będę bił dosyć sporo z autoataków. No i to jest przydatne na Yasuo, no bo on na tym Q ma ten reset fajny. Znaczy no nie reset, ale wiecie o co chodzi. Okej, zobaczymy czy da do siebie podejść. No, tak sobie. Okej, postawmy jakieś wardy trochę dalej. Na topie mamy Riven. I ta Riven ma już 2-0. Odgrodzę się od niej tymi wardami. I za drobiną farta nawet będę patrzył na tą minimapę. Żeby widzieć, czy ona przychodzi, czy nie przychodzi. Zobaczymy, czy będzie pushował z X. O! Musiałem się flashować, bo jestem nobem, który chciał ją pobejtować trochę. Ona się nie flashnęła, prawda? To ma szansę. Ja tam nie dobiegnę nawet. Szkoda, że niespecjalnie ogarnął, co się dzieje kolega Trynda. O, 3 CS-y na jednym Q. O, zabił ją. Pięknie, dobra. Czyli opłaciło się. Nie, dobra. Ult Nocturna, jeszcze Jinx poleciała. Jinx jest ich, tak? Tak. Okej. Okay. Ile mi brakuje? 600. Nie tak dużo. To jest cholernie ważny przedmiot, ten Gunblade. Powiem wam, że no to robi gierkę, ten lifesteal. Najważniejszy w Gunblade jest właśnie ten lifesteal na Yasuo, bo Gunblade może i ma napisane, że 15% zadanych obrażeń jest przywracane w postaci lifesteala, ale w większości przypadków tak naprawdę to jest 5 z umiejętności, bo większość umiejętności ma działanie obszarowe, a Yasuo ma to E, które nie jest obszarowe i na tym E to jest prawdziwy damage. To jest prawdziwy damage, taki na jeden target i faktycznie mu przywraca tego zdrowia 15%. Okej. Okay. Ciekaw jestem, co to za opcje dialogowe są. Okej, naprawdę? Teraz z okazji Odyssey i dalej. Gdzieś tam może być Nocturne, to spingujemy. What the fuck is this champ? Okej, czy ja już chcę się wracać? Nie. 60 golda, ale niewygodna ilość. Ale warto trochę dłużej zostać, dlatego że mamy tutaj falę z kanonem, a tamten koleżka się wraca.
Okej, okay, dobra. I stać mnie na Gunblade'a. Super. I teraz połóg z X-a mnie prawie nie boli. Ja zaraz wam to udowodnię naukowo. Pokażę wam na przykładach. Okej, okay, tak. W podki więcej nie interesuje. Odpuszczamy podki. W ogóle ciekawe, Irelia na bocie. Ale już straciła wieżę. Może nie jest takie ciekawe jednak. Ja mam R-kę. Tak naprawdę bardzo by mi pomogło, jak gram na tych trollpikach, tak jakbym miał komunikację, jakby była komunikacja głosowa w LoLu. Bo mógłbym koordynować jakoś tych junglerów i tak dalej. I w ten sposób wygrywać kolami. Tak to jest ciężko. Zjebałem. Nieważne, nie będę pisał. Jaka karma? To nie ma sensu. Ale dobra, zostawmy go. Dobrze, że mój top sobie radzi. Okej, okay, przeżył. O nie, a ja się nie ruszam. Dlatego, że czekam na buty. No głuptasy, co wy myślicie, że... Ja nie wiem, ja wiem. Że nie biegnę. No, latarnia! Co to ma być? Latarnia! Okej, okay. Udało się bez latarni, ale straciłem wieżę. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego tej latarni mi nie rzucił. Kto zgarnął pierwszą wieżę? Chyba to byli na... A nie, to byli przeciwnicy, ale na bocie. Więc dobra, to tak nie boli. Okej, okay, a teraz zbieram 1050 na Sheena, z Sheena Lich Bane'a i potem na Stufa. Może berki po drodze. Bo to Q chcę mieć jak najczęściej. Myślę, że po Sheenie mogę nawet mieć ten. O, 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 o! Co się dzieje? Co się dzieje? Ej, chwila, chwila. Bo ja byłem ślepy przez ulta nocturna, ale... No, wiecie co, kupię berki teraz. Wydawało mi się, że Nocturn nie ma szans na przeżycie. Ale jednak przeżył. A ja się tak wkopałem, żeby odciąć mu drogę. Dziwne. Bardzo dziwne. Może zaraz pójdę znowu na bota. Bo to wydaje mi się, może być najlepsze miejsce dla mnie na zgarnianie fragów. Jestem dosyć mobilny. Więc mogę... No i Jinx i Lux to są mięczaki. Raczej łatwo powinno się ich zabić. Dobra, mam asystę. Asysta mi wystarczy. Na razie. Miałem nadzieję, że rzucę R-kę. O! O, shit. Dawaj. Okej. Okay. Nie jest aż tak dobrze, ale okej. Okay.
Nie, i teraz jest źle, bo zginął jeszcze Ramos. Więc... ogólny bilans jednak na minus. Nie jest dobrze. No, który będzie cholernym problemem dla mnie. Strasznie problematyczny. Ale oni się na tym czacie opluwają. Dobra, muszę pofarmić. Dobra. Stać mnie na Sheena w tym momencie. Nice. Minusem jest to, że jest tutaj ten Ziggs. Okej, spróbujemy przeskoczyć przez ścianę, ale nie mam na to bindów. Nie mam tego bindu na to, że... fuck, dostałem damage. Nie mam tego bardzo fajnego bindu, że nie atakuje minionów. Popatrzcie na tego heala. Very convenient. Right. Okej, chyba ich olać chcemy. Czy może nie? Czy my chcemy walczyć, czy chcemy ich olać? Ej, dlaczego nie uderzasz w przeciwników, co? Okej. Szkoda, że nie mogę ultować w trakcie tego. W trakcie W... Ziggsa. O, dajecie. Ja tankuję. Dobrze, team. Nice. Niestety nikt nie defi bota. Tracimy turety po prostu w jakimś chorym tempie. To jest niezbyt wesołe, jeżeli mam być szczery. Latarnię rzuć. Już mam pełne zdrowie, XD, nie? Zaraz spróbujemy, może do niej doskoczyć. Źle to zagrałem, no bo misnąłem oczywiście ulta. Gdzie są miniony? Ona nie ucieknie. A może ucieknie? Nie, nie ucieknie, nie ucieknie, nie ucieknie, patrzcie. Dobrze. O mój Boże. Ten heal jest miodny. Super rzecz, naprawdę. A to teraz Nashor, tak? Why no ult? Nie wiem o którym... Kiedy? No, nie wiem Thresh, o co ci chodzi, o którą sytuację. Mi się chyba najbardziej opłaca zaczekać. Czy my mamy szansę na niego? O, nie ma go tu.
Okej, okay, złożę liczbę i na wcześniej. Tak jak się jednak zastanowiłem nad tym porządnie, to są przesłanki, które mogą mówić, że warto wcześniej złożyć liczbę i na przykład to, że gold mi się akurat tak ułożył. To jest dobry sposób na podejmowanie decyzji. Kupujcie itemy tak, jak wam się ułoży gold. Niech wszechświat zdecyduje, nie? Nie zabijesz mnie. A ja już mam pełne zdrowie. Go, 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 go! O nie, nie, nie! Nic nie widzę! Kurwa. Ale to ulti nocturna jest... tragiczne. Naprawdę. Najgorsze jest to, jak kiedyś Nocturne był, nie pamiętam kiedy, w sezonie czwartym, nie był zbyt popularny, ale meta była mocno nastawiona na AD Carry. Jak grałem AD Carry, nienawidziłem Nocturna, jak on ultował. Bo najgorsze jest to, że nie wiesz, gdzie są inni. I przeciwnicy, i twoi sojusznicy, i się po prostu strasznie łatwo pogubić. I w tym momencie jest tak, że ty się wycofujesz, bo chcesz grać bezpiecznie, a enemy AD Carry cały czas walczy. No i wiecie, co jest z tym związane. On robi damage, ty nie robisz, przegrywacie teamfight, a Nocturne nawet nie musiał cię ultnąć. Także ult Nocturna mógł wygrywać gry nawet jak nie ultował AD Carry, tylko no. O! Patrzcie ją! No nieźle. Ona prawie została zwanshotowana w tym momencie. Wow! Ej, to jest dobre. Zabiliśmy czterech. Czy my to wygramy? I... no ja nie wiem. To była dzika gra. To była dzika gra. Puszujcie. Trochę za późno. Dobra. Siadło. Ja już prawie mam na Shora. Nawet już mam w sumie. To Dashor i czapka, żebym mógł na miniaturkę wrzucić, żeby ktoś mi nie pisał, że bejtuje, że jest czapka na miniaturce, a nie ma w grze. To będzie. Powiem wam coś o ostatnim odkryciu moim. A propos YouTube'a. Wiecie co? Ja myślałem, że Minecraft nie żyje. Jako gra. A okazuje się, że filmy z Minecrafta robią największe wyświetlenia na YouTubie. Zwłaszcza na polskim. Dla mnie to jest bardzo zaskakujące. Ale to chyba chodzi o to, że dzieci oglądają takie mniejsze ten. Tak mi się wydaje. Okej, okay, dobra, powrót. Żebym tutaj nie zginął głupio. Wesoły kolego. Wesoły kolego. To było bardzo optymistyczne.
Ale nie powiem, szanuję, szanuję. Nie. Dajcie mi żyć. Wow. Pięknie też. Pięknie, w ostatnim momencie złapałem to. To były dwa fragi. O, dajcie mi. Dobra, zginąłem. Ej, ale to i tak jest całkiem niezły. Ale teraz posprząta z X. Byłem greedy na tą kwadrę. Gdybym nie był greedy i bym poszedł naokoło, to może byśmy zabili. Co to miało być? Ale nieźle, nieźle. Siadła ta gra, podoba mi się. Zastanawiam się tylko tak. Teraz no Rabadon będzie najlepszy, nie? Chyba Rabadon. Uuu. Co za. Co za. Dziki. Place. Noob. Ej, to jest śmieszne. Dopóki są miniony, to nie za bardzo może mnie ultnąć Nocturne. Dopóki są przeciwne miniony. Nie, kolego, tam jest ich czwórka, a ty chcesz zginąć. Co ty robisz? Dobra. Nikt nie wie, co robi. Wow. Dobra, no tego nie przeżyję. Nie wiem, dlaczego Irelia idzie w drugą stronę. Raczej Rammus go nie złapie. Pamiętajcie, że Nocturne ma Shield Daifira. Jak użyje obu naraz, to Rammus nie ma jak go zabić. Ale plus jest taki, że już mam tą Mirai'ę. Tfu, Mirai'ę, Rabadona. Także już nie muszę oszukiwać na clickbaitach, tylko mogę wstawić czapkę Rabadona na miniaturce. Void Staff. Czy ja chcę na ostatni Void Staff? Czy może polecimy tak całkiem dziko? I Ginsu złożę. Kurde, nie bardzo mam pomysł na ten ostatni przedmiot. A może Morello? Ale farma. O nie. I misnąłem najważniejszego miniona. Morello może być całkiem spoko na wykończenie, bo przeciwnicy nie bardzo mają. Ja robię taki hybrydowy damage. Bardziej magic. W sumie nie robię teraz hybrydowego z Lich Bane'em, tylko magic. Hit. Patrzcie. Dobra, nieważne, nie patrzcie. Prawie.
Kolegowie. Kolegowie. Ale po co zaraz te nerwy? To tylko gra. Powtarzam, to tylko gra. A ja nie mam dobrych bindów pod nieatakowanie minionów i nie mogę skakać przez ściany. Ale mogę pushować. Ej, Piasucho, co? Co się dzieje, naprawdę? Okej. O nie, 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 nie. Dobra, zginąłem pod koniec. To było głupie. Co mogę zrobić na sam koniec, żeby mieć full build, void stuff? I to dalej ma sens. To jest dobry build. Ale wiecie co też jest dobre? Relaya. Może być dobre. Bo spowalniam przeciwników na E. Na Q chyba nie spowalniam. Możliwe, że spowalniam na EQ, jak jest okrągły damage, ale tego nie jestem pewien na 100%. Okej. Okay. Najważniejsza część. Może nie najważniejsza, no ale wiecie o co chodzi. Zobaczymy sobie damage dealt. Okej, okay, Ramus. Zhonorujemy Ramusa. Full build. I 200 damage'a mniej od Ziggsa. Ale Ziggs połkuje, a ja nie. To tak jakbym miał więcej. Dobra, mam nadzieję, że ta gierka wam się podobała. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwonku i napiszcie w komentarzach, czym chcecie, żebym grał następnym. I na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się ciepło. Peace.